Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam dzisiaj przyjemność porozmawiać z Kubą Musiałem. Cześć Kuba. Cześć wszystkim. Zadam Ci parę pytań, porozmawiamy trochę. Kibice dowiedzą się czegoś o Tobie. Taka luźna rozmowa. Na początek zadam Ci takie tendencyjne pytanie. Skąd koszykówka? Dlaczego? Sport tak naprawdę. Czemu sport? Bo mój tato jest zaangażowany cały czas, całe życie jego jest sportem. Trenuje tenisa, jest WF-istą. No i zaraził mnie tak naprawdę od początku sportem i to nie zaczęło się od koszykówki, tylko zaczęło się od najpierw tenisa, potem jakiejś akrobatyki, później piłki ręcznej, no i koniec końców trafiło na kosza, no i zostało na koszu. Właśnie wspomniałeś o swoim tacie. Twój tata na każdy twój mecz wspiera cię, jest na każdym meczu. Co to dla Ciebie znaczy, jak na każdym razem? No dużo znaczy, jak dla każdego, nie wiem, syna czy tam członka rodziny, jak ma się wsparcie w tej rodzinie, a ja mam w rodzinie i to nie tylko w tacie, tam w mamie, w babci czy w wielu członkach rodziny. No ale tato tak, tato bardzo jest zaangażowany, tato jeździ na mecze, jestem mu za to wdzięczny. Może mu nie mówię tego za często, mam nadzieję, że też jest zadowolony, jak wygrywamy mecze i jak no, dobrze mi idzie. No i tyle. No. Porozmawiamy teraz o tym, czy pamiętasz swój pierwszy dzień, kiedy wybrałeś się na trening? Pierwszy trening. Aha, ale co pójdzie? Czy pamiętasz też ten trening? No nie dzień może. Tak. Znaczy pamiętam. Pamiętam, że ja zacząłem grać w kosza trochę późno. Znaczy jak na tamte czasy. Ja miałem chyba 12 albo 13 lat, ale to już wiek, w którym powoli osoby w moim wieku no, już się nie załapywały. Jak chciały przyjść, no to odpadały. No i byłem taki dość niepewny, bo jeszcze grałem w piłkę ręczną i miałem wybierać pomiędzy piłką ręczną a koszykówką. No i przyszedłem na trening i pierwsze słowa, które usłyszał mój tato, który mi teraz powtarza, który powiedział mój pierwszy trener, że lepiej, żeby sobie Kuba odpuścił tą koszykówkę, żeby został w tej piłce ręcznej, bo on nie widzi dla mnie miejsca. No i tak się zaczęło. Ja podjąłem rękawice i postanowiłem zostać w koszykówce. No na piłkę ręczną jeszcze myślę, że byłem za mało fizyczny. Aktualnie myślę, że dalej jestem za mało fizyczny. No, dlatego wybrałem kosza i tak zostało do dzisiaj. No właśnie miałem z Tobą porozmawiać o tym, czy ktoś kiedyś powiedział, że się nie nadajesz do koszykówki, no ale odpowiedziałeś na to. No nie jedna osoba powiedziała mi, że się nie nadaje, czy że nie mam warunków fizycznych. No czy mi pewnych rzeczy brakuje, czy, nie, czy na przykład nie nadaje się do drużyny, która walczy o jakieś medale, czy jakieś cele. No ale to mnie, no może nie, że jestem zły na te osoby, czy też cieszę się, że to mi powiedziały, ale też im dziękuję, bo to mnie w pewnym sensie motywuje. No motywacja, to na pewno. Tak. Czy chciałbym zaraz poruszyć temat poza koszykówką, czy masz jakieś hobby? No mam hobby, znaczy można powiedzieć, że mam kilka hobby. Studiuję na Politechnice Wrocławskiej, aktualnie biomechanikę inżynierską. Zajmuje mi to trochę czasu, no ale oprócz tego staram się czytać książki, trochę o fizyce, trochę o nauce. A tak to lubię też gdzieś wyjść na miasto czy do restauracji. Bardzo lubię grać na pianinie. W domu miałem pianino. Tak, tutaj nie mam, ale udało mi się jakoś ogarnąć keyboard i mam w mieszkaniu keyboard i czasami sobie gram. Co, sąsiedzi nie narzekają? No, wyciszam trochę ten keyboard, jest spoko, bo można regulować głos, więc jeszcze nie pukali, jeszcze nie przyszli. Tutaj jest takie jeszcze pytanie, które mam dla Ciebie. Czy wiesz, co byś chciał zrobić po zakończeniu kariery? Jakiś plan na życie? Plan? No to są dalej jakie plany? No, z roku na rok ja tak naprawdę żyję takie życie koszykarza, że nie wie się, gdzie się jest w następnym roku. No można powiedzieć, że pewnym zabezpieczeniem czy pewną moją przyszłością są te moje studia. Wiadomo, że wszystko może się pozmieniać, że mogę... Też myślałem o tym, żeby pójść w stronę może trenerską, może w stronę jakąś właśnie koszykarsko, bardziej organizacyjnie i tak dalej. Ale nie jestem, z jednej strony chciałbym, a z drugiej strony pewne rzeczy mnie od tego odpychają i wolałbym iść jednak w te moje studia i w to, co tam robię, bo to też mi się podoba. Czy masz jakieś słabości?
na boisko, albo poza nim, albo tu i tu. Jestem spóźnialski niestety. Tak, postaram się. Też? Nie, na treningi nie, ale to ja i tak ustalam. No jeżeli o to chodzi na treningi, no to ustalam sobie dużo wcześniej, ile muszę być na treningu, a i tak nie jestem tyle na treningu. No ale przez to, że ustalam sobie, że muszę być wcześniej, no to dzięki temu na sam trening się nie spóźniam. A koszykarskie cały czas staram się poprawiać. Miałem problemy większe z kozłem czy z opanowaniem piłki, jeżeli chodzi o podania i tak dalej. Ćwiczę to cały czas, wiadomo, tą fizyczność, którą mi wszyscy wytykają, no to też staram się cały czas w tym poprawiać. Dodatkowo chodzę na siłownię. No i mam nadzieję, że z roku na rok po prostu będę stawał się lepszy, silniejszy i będę robił progres. Super. A chciałbym jeszcze wrócić do koszykówki. Jak ci się gra tutaj w Gryfie drugi rok już tak naprawdę? Taki półtora roku mniej więcej. Tak, tak. No, nowej drużynie. Dla mnie nie bardzo dobrze się gra. Jestem zadowolony. No, dobre powietrze można powiedzieć. Odkąd tu przyszedłem i zacząłem grać i dostałem zaufanie od trenera, co było bardzo ważne. Dla mnie jestem za to akurat wdzięczny. No to czułem się dobrze i w drużynie, i na boisku. Wiadomo, były momenty gorsze, czy momenty jakichś dołków i tak dalej, ale to każdy zawodnik przeżywa. No i tak naprawdę, no koniec końców cieszę się, że przyszedłem tutaj do Słupska. Właśnie myślę, że dużo osób się cieszy, że grasz tutaj, no bo wprowadziłeś taką świeżość na boisku i takiej no w obronie biegasz, nie męczysz się. Nie męczę się. Oczywiście, że się męczę. No to nie widać z boku, jakby się męczyło, tak. No to z boku, można powiedzieć. Ktoś mi kiedyś powiedział, że ja zakładam na siebie maskę. Nigdy nie widać po mnie, co ja czuję i tak dalej. Może miał rację. Widać. No nie widać to w ogóle, biegasz. No, no, bo, ale tak naprawdę w głębi to często jestem nie tak zmęczony, że nie mam sił i tak dalej, ale no, mam pewne zadania, które wyznacza mi trener. I chcę je wykonywać jak najlepiej, daje się wszystko i po jednej stronie parkietu, i po drugiej stronie parkietu. No i tak naprawdę liczy się, no żeby wygrać ten mecz, nie? Czy masz jakąś dietę przedmeczową, albo ogólnie, że masz jakąś dietę? Czyli słuchać, no, czyli się dowiedziałeś od kolegów moich? Nie. Nie, no ale nie. Ja przed meczem mam pewne rytuały, jeżeli chodzi o jedzenie również. Zdrowe czy niezdrowe? Zdrowe. Znaczy zdrowe. No dla mnie, wydaje mi się, że zdrowe dla mnie, bo po prostu po pewnym czasie już tego grania i tak dalej zauważyłem, że moje ciało, czy nie wiem, czy w wyniku stresu też przed meczem może lekkiego, czy po prostu, no po prostu jako fizycznie moje ciało źle reaguje na mięso, gdy jem za dużo mięsa i gdy po prostu i w dniu meczu mam taki rytuał. Również mięso. Że nie jem mięsa, jak już to, to no wiadomo, to nie jest tak, że nic całkowicie, że nie mogę dotknąć szynki czy coś, ale że żadnych tam potraw mięsnych, czy żadnych kotletów i tak dalej. No i przez to zostałem wytykany już nieraz tutaj. Tak, tak. Koledzy się śmieją, tam jak zawsze przychodzi potrawa, no bo na wyjazdach też nie jem mięsa, no i zawsze przychodzi jedna potrawa wegetariańska, no to no to śmieją się, że to dlatego chudrlaka tam. To teraz jeszcze mam pytanie a propos jedzenia. Czy jest coś, czego nie potrafisz zrezygnować? Jedzenie, chodzi mi o pizzę, coś, czekoladę. Ciężko powiedzieć. Jestem, ja uważam, że zawsze nie można przechodzić w skrajności. Zawsze można czasami spróbować zjeść jakieś pizzę, hamburgera i tak dalej. I dla mnie to jest normalne. No, bardzo lubię pizzę. Co prawda no, nie jem jej tak, że co tydzień, czy co dwa, no ale czasami pójdę na hamburgera, na pizzę zawsze po meczu, tak jakby to jest taki jeden sobie daje cheat day. No, dla głowy, dla dobrego samopoczucia. No czy day nawet chyba jest taki wymagany wręcz. No można powiedzieć, tam w niektórych artykułach i tak dalej jest mówione, że to jest nawet wymagany. Dobry. To wrócimy do koszykówki. Jeszcze co cię motywuje przed meczem? Dokładnie co? Zależy. Ja przed każdym meczem jestem zmotywowany. Mam swój rytuał.
który przed każdym meczem robię i staram się być skoncentrowany. Są pewne rzeczy, które mnie dodatkowo motywują i które sprawiają, że coś więcej wychodzi ze mnie i jestem bardziej zmotywowany. Staram się, jeżeli to jest, tak jakby dowiem się, czy jeżeli zobaczę, że to mnie bardziej motywuje i tak dalej, staram się jakoś w następnych meczach to powtarzać i tak dalej. Ale wiadomo, to są różne to są sytuacje, czy też różne rzeczy, których nie zawsze się da powtarzać. Ale mogę zagwarantować, że na ten mecz aktualnie ze Śląskiem będę podwójnie zmotywowany. Tak. No właśnie. I też odpuścimy koszykówkę. Czy w wolnym czasie grasz na komputerze, czy na jakiejś konsoli, czy nie bardzo? Nie bardzo. Lubię porać w szachy na telefonie, ale tak jak mówiłem, lubię poczytać książki, czy pograć na tym keyboardzie, pianinie, ale tak to też wiadomo, wieczorem sobie czasami usiądę, oglądę Netflixa jakiegoś, jakiś film czy coś. Mecze też bardzo lubię, znaczy lubię, oglądam też dużo meczy Ekstraklasy czy Euroligi. NBA? NBA bardziej skróty, bo to było w nocy i tak dalej, więc NBA tak sobie, ale Ekstraklasa, Euroligę oglądam mecze. A kto jest, komu kibicujesz poza czarnym w Ekstraklasie? W Ekstraklasie? Tak. Czy kibicujesz? Może po prostu kogo lubisz oglądać? Kogo lubię oglądać? Kibicujesz to takie za mocne słowo. Aktualnie, nie chcę mówić, że jestem tym, że z drużyny na drużynę, ale Anvil, to co oglądałem mecz Anvilu. Też właśnie widziałem ten mecz, teraz wrócili, tak? Tak, ze Śląskiem też oglądałem. Ale oglądałem ich też chyba z 3 mecze wcześniejsze i tam z Bydgoszczą i z Zieloną i po prostu chłopacy walczą, tam trener Fasunkiewicz musiał naprawdę ich mocno zmotywować, bo to nie tylko dwóch zawodników, czy z Polski, czy coś, ale i zagraniczni, czy to Polak, czy zagraniczny, czy nieważne kto, każdy rzuca się po piłkę, każdy walczy. To właśnie się podoba kibicom, to też mi się podoba. Niedługo właśnie chyba z nimi gramy, jak się nie mylę. Tak, za tydzień, w następnym tygodniu. Zobaczymy, jak to pójdzie. A co cię... Czym się kierujesz w życiu? Jakieś zasady czy coś? Czym się kieruję? Ciężkie pytanie. No wiesz co mi chodzi. No tak jakby... Na przykład ja się kieruję tym, że dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Na przykład. Jak coś się poświęca czemuś, to jak wierzę w to, że to zrobię, to prędzej czy później to zrobię. Na przykład to jest moje takie, żeby się ułatwić, nie? No to ja się kieruję tym, trzeba robić to, co ci sprawia szczęście, co ci sprawia radość. I jeżeli to ci sprawia radość, to iść w to i robić wszystko do tego, aby właśnie osiągnąć swój cel, osiągnąć to, co chcesz. No a jeżeli ci to sprawia dodatkową radość, to nie masz problemu z tym, żeby pracować nad tym i żeby stawiać się lepszym. I co, koszykówka chyba ci sprawia radość, co? Sprawia, bardzo mi sprawia. To ostatnia rzecz. Jak ci się, każdego to pytam, jak ci się gra na gryfie, kiedy jest pełna? Bo jeszcze nie grałeś przy pełnej gryfie takiej. Wcześniej, za rok temu nie. No i teraz grasz, hałas jest. Jak ci się gra? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Powiem, nie, że się zakochałem, ale uwielbiam to uczucie, jak są pełne trybuny. Jest coś takiego, nie? Tak, jak kibice wstaną, jak zaczną skandować czarni i poczuję się wtedy tą atmosferę, te emocje. Tak. To jest coś innego i to jest nie do opisania i mogę powiedzieć, że zapraszam wszystkich kibiców na takie mecze, bo tego się nie da opisać, to trzeba zobaczyć i poczuć. To super. No to już chyba skończymy. Jest ostatnia rzecz do kamery, jak możesz powiedzieć. Zapraszam wszystkich na mecz ze Śląskiem. No tak, zapraszam wszystkich na mecz ze Śląskiem. Będzie ogień i na pewno będzie super atmosfera i liczymy i tylko i wyłącznie wchodzi w grę wygrana. Super, dziękuję. Dzięki.